Justyna Drozd, program Na Gorąco. Witam serdecznie Państwa i zapraszam na kolejną rozmowę z naszym gościem. A w naszym studio Michał Kochanowski, nowy starosta powiatu kętrzyńskiego. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Panie starosto, zaledwie kilka dni minęło od inauguracyjnej sesji. Czy zdążył już się Pan może zadomowić w nowym gabinecie? Dokładnie minął tydzień, natomiast to, co mówiłem również na pierwszej sesji Rady Powiatu, Urząd Starostwa Powiatowego, Rada Powiatu, to nie jest dla mnie kwestia nowa. Ja byłem radnym od 12 lat, więc większość pracowników, nie tylko Starostwa Powiatowego, ale dyrektorów jednostek, dyrektorów szkół, pracowników również jednostek podległych Starostwu Powiatowemu w Kętrzynie, doskonale i dobrze znam, więc kwestia aklimatyzacji była na pewno dla mnie ułatwiona. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego i mam taką już pewną refleksję, że inaczej to trochę wygląda będąc radnym, nawet będąc członkiem zarządu, a inaczej wygląda to z perspektywy starosty. Ufam, że zarówno ja w sposób bardzo dobry przyjąłem większość pracowników, z którymi miałem już przyjemność mieć kontakt, jak również i pracownicy przyjęli moją osobę. Rozumiem, że pierwsze posiedzenie nowego zarządu także się odbyło. Czy jest już może przydzielona funkcja dla poszczególnych członków? Tak, jesteśmy po pierwszym posiedzeniu zarządu, jesteśmy już po drugiej Radzie Rady Powiatu w Kętrzynie. Oczywiście wicestarosta pan Andrzej Lewandowski, naturalnie jako dyrektor szkoły, były dyrektor szkoły w Reszlu i osoba, która jest związana ze sprawami oświatowymi, szkolnictwem ponadgimnazjalnym, ponadpodstawowym, będzie odpowiadał za sferę szeroko rozumianej oświaty. Jest to jego kompetencja. W konsultacji oczywiście z całym zarządem, ze mną. W zarządzie jest również jeden członek, pan radny Zdzisław Flis z Reszla, wieloletni samorządowiec, pracownik Urzędu Gminy w Korszach, ale również pracownik spółek komunalnych, członek rad nadzorczych tych spółek komunalnych. Myślę, że to takie wsparcie merytoryczne w kwestiach technicznych już miał okazję na pierwszym zarządzie właśnie podpowiadać nam, w jaki sposób załatwiać takie sprawy związane z inwestycjami. Myślę, że to będzie dobre merytoryczne wsparcie dla całego zarządu. Domyślam się, że jest zapewne dużo do zrobienia, ale czy Wy sami macie od siebie już jakieś pierwsze pomysły, plany? Tak, najważniejsze to są kwestie te, o których mówiłem już w kampanii wyborczej. Rozpoczęliśmy procedurę wprowadzania powiatowego budżetu obywatelskiego. Zajmujemy się wnioskami o kolejne inwestycje drogowe. Jest tutaj mowa o kontynuacji pomysłu wspólnej realizacji z miastem Kętrzyn ulicy Budowlanej w Kętrzynie. Założone są wnioski o fundusze zewnętrzne, chociażby o ulicę Pieniężnego w Reszlu, również remonty mostów. Te wnioski trafiły już do ministra infrastruktury. Mówię tutaj o moście na rzece Sajna w gminie Reszel, łączącej Reszel z Mnichowem. Drugą taką inwestycją większą, mówię o takich istotniejszych odcinkach, to jest Łankiejmy Głowbity w gminie Korsze. Czekamy na rozstrzygnięcie wniosku złożonego jeszcze przez poprzedni zarząd, jeśli chodzi o połączenie Barcian z Mołtajnami na odcinku od drogi wojewódzkiej w Barcianach w kierunku Bobrowa. Myślę, że te wnioski zostaną pozytywnie rozpatrzone przez organy oceniające to i przejdziemy już w przyszłym roku, jak pogoda pozwoli, do realizacji tych inwestycji. Nowy zarząd to także zmiany kadrowe są potrzebne? Przyglądamy się na razie strukturze organizacyjnej poszczególnych jednostek, strukturze organizacyjnej Starostwa Powiatowego. Jeszcze jest zbyt mało czasu, tydzień minął, więc na razie analizujemy to pod względem takim praktycznym funkcjonowania. Mamy już pewne doświadczenia, mamy pewne refleksje na ten temat. Uważam, że niektóre wydziały należy przeorganizować. Zaskoczył mnie na przykład brak osoby w starostwie powiatowym, która odpowiadałaby za właśnie pisanie projektów zewnętrznych. Myślę, że to jest taka sfera, którą najpilniej powinniśmy się zająć i jeśli chcemy ubiegać się o dofinansowania różnych projektów, musimy mieć osobę też za to odpowiedzialną. Budżet powiatu samodzielnie nie jest w stanie udźwignąć takich większych tematów inwestycyjnych i tutaj to będą jedne z pierwszych decyzji, które jako zarząd podejmiemy. Powiedział Pan, że powiat powinien być przede wszystkim bliżej ludzi, dlatego chciałby Pan wprowadzić poradnictwo obywatelskie. Bazą ma być też powiatowy budżet obywatelski, czyli czekają nas takie dwie spore nowości.
Jeśli chodzi o poradnictwo obywatelskie, to nie jest mój pomysł, to jest wymóg ustawowy. Do dzisiaj mamy w powiecie kętrzyńskim 3 punkty bezpłatnej pomocy prawnej, obsługiwanej przez radców prawnych, przez osoby, które mają doświadczenie i kompetencje do tego, żeby takich porad prawnych udzielać. Natomiast ustawa również wprowadza tak zwane poradnictwo obywatelskie. Tutaj tym poradnictwem zajmowałyby się niekoniecznie prawnicy, natomiast osoby, które wykazują się wiedzą w tym zakresie, trzeba zdać specjalne egzaminy, uzyskać specyficzne licencje i myślę, że też w tej kadencji Rady Powiatu taka sfera będzie funkcjonowała. Jest również powiatowy rzecznik praw konsumenta, który już zawsze był przy starostwie powiatowym, to nadal jest kontynuowane. Budżet obywatelski to jest coś nowego. Przy okazji takich inicjatyw, chociażby jak współpraca z organizacjami pozarządowymi, to jest jakby oddzielna sfera, która myślę będzie służyła mieszkańcom powiatu kętrzyńskiego, żeby samodzielnie mieszkańcy mogli decydować, w jakich obszarach, w jakich rejonach powiatu kętrzyńskiego pewne inwestycje są pożądane i oczekiwane. W głosowaniu myślę, że będzie można zrobić to również internetowo, w formie tradycyjnej, ale chcemy, żeby dać wybór mieszkańcom powiatu kętrzyńskiego, w jaki sposób chcą, żeby budżet powiatu był realizowany, w jaki sposób chcą, żeby pieniądze powiatowe były wydatkowane. A kiedy możliwe będzie wprowadzenie takiego powiatowego budżetu obywatelskiego? Myślę, że uchwałę podejmiemy już w przyszłym roku kalendarzowym. Zobaczymy, trzeba przejść oczywiście całą procedurę, jeśli chodzi o określenie kryteriów, w jaki sposób będzie można zgłaszać te inicjatywy, bo chcę podkreślić, to nie tylko będzie można głosować na inicjatywy, które zgłosi zarząd czy Rada Powiatu, ale chcemy, żeby również nad samymi inicjatywami, o samych inicjatywach decydowali mieszkańcy. Powiat to także infrastruktura drogowa, to przede wszystkim poprawne drogi. Chyba na to też będziecie kłaść szczególny nacisk. Tak, o tych drogach już wspominałem wcześniej, natomiast jeśli chodzi o miasto Kętrzyn, na pewno kończymy teraz odbiór ulicy Górnej w Kętrzynie. Inwestycja, która była przez długi czas oczekiwana przez mieszkańców miasta Kętrzyn. Powracamy na pewno do ulicy Budowlanej. W zależności od tego, w jaki sposób będziemy dysponowali konkretnymi środkami finansowymi, są złożone oferty czy projekty do ośrodki zewnętrzne z tych takich funduszy, o których mówił chociażby premier Mateusz Morawiecki w czasie kampanii wyborczej. Tam mają znaleźć się konkretne środki finansowe na realizację takich zadań inwestycyjnych na drogach, jak właśnie w gminach i powiatach. Mamy nadzieję, że z tego skorzystamy. Ale poprawne drogi to nie tylko komfort dla mieszkańców, którzy bezpiecznie i wygodnie będą mogli dojeżdżać do pracy, czy też odwozić swoje dzieci do przedszkoli, do szkół i tak dalej, ale to przede wszystkim też myślę, że zachęta dla potencjalnych inwestorów, którzy będą chcieli tutaj przyjeżdżać i inwestować na naszych terenach. Tak, drogi są takim krwioobiegiem i od infrastruktury naprawdę wiele zależy. To widzimy na przykładzie innych miast, które są usytuowane przy porządnych drogach wojewódzkich, że tam jednak biznes częściej zagląda, tam jednak te miasta lepiej się rozwijają. My jako Kętrzyn, jako powiat kętrzyński jesteśmy oddaleni troszkę od tych dróg krajowych, natomiast to nie zwalnia nas z odpowiedzialności, żeby o potencjalnych inwestorów zabiegać i o nich dbać. Ale drogi to również nie tylko komfort, nie tylko inwestorzy, ale przede wszystkim bezpieczeństwo na drogach. Dlatego tak ważną sferą, w którą również się zajmiemy, będą chociażby ścieżki rowerowe na terenie powiatu kętrzyńskiego. Wiemy, że ścieżki rowerowe obok drogi lub takie pasy dla osób pieszych, które mogą korzystać niekoniecznie idąc pasem ulicy, no gwarantuje to większe bezpieczeństwo, większy komfort i dla osób, które z tego korzystają. Do tej pory był też program 50 na 50, czyli połowę inwestycji drogowej wspiera starostwo, a połowę miasto. Czy teraz też będzie to kontynuowane? Miasto lub poszczególne gminy, tak. Ja chcę podkreślić, że budżet, nad którym będziemy, najprawdopodobniej uchwalimy go jeszcze w grudniu, został przygotowany przez poprzedni zarząd. Ten budżet będzie najprawdopodobniej korygowany w czasie roku budżetowego, natomiast w tym budżecie są zapisane środki, tutaj też ukłon w stronę poprzedniego zarządu, że pomyślano o tym, są zapisane środki na inwestycje te 50 na 50, czyli tak naprawdę dla każdej gminy, każda gmina będzie mogła do tego programu przystąpić i żebyśmy wspólnie też realizowali te zadania. Czy zdążył się Pan zapoznać już z bieżącą sytuacją szpitala? Bo ostatnio był problem, że został wstrzymany remont izby przyjęć. Były też braki kadrowe między innymi na oddziale pediatrii. To, co mówiłem też od razu po moim wyborze, szpital jest
sprawą najważniejszą, jeśli chodzi o zadania dla obecnej Rady Powiatu, dla obecnego zarządu. Ja jestem w ciągłym kontakcie z dyrektorem szpitala powiatowego w Kętrzynie. Moja pierwsza wizyta w szpitalu powiatowym w Kętrzynie odbyła się już na drugi dzień po moim zaprzysiężeniu. Codziennie rozmawiam z dyrektorem chociażby przez telefon lub odwiedzamy siebie w urzędzie bądź w szpitalu. Chcę uspokoić również, że faktycznie pojawił się problem z kontynuacją realizacji remontu izby przyjęć. Był problem pomiędzy wykonawcą a zmianami, które technicznymi, które były sugerowane przez zarządzających szpitalem. W środę odbyło się spotkanie takiego gremium projektowego, z jednej strony władze szpitala, z drugiej strony wykonawca. Doszli do porozumienia. To porozumienie zostało podpisane na projektach. Od środy remont izby przyjęć jest kontynuowany. Ryszard Niedziółka, nowy burmistrz Kętrzyna, deklaruje wsparcie przy rozwoju kętrzyńskiego szpitala. Myśli Pan, że jest realna ta współpraca na linii powiat-miasto? Ja jako starosta bardzo oczekuję tego wsparcia ze strony miasta i wierzę, że słowa burmistrza Ryszarda Niedziółki nie są słowami pustymi. Myśmy z panem burmistrzem Ryszardem Niedziółką znamy się od 4 lat, kiedy pan burmistrz, a wcześniej pan starosta, został starostą powiatu kętrzyńskiego. Sprawdziliśmy naszą znajomość, nasze relacje w chwilach trudnych i uważam, że to takie doświadczenia cementują wzajemne zaufanie. Powiem, że już wspólnie z burmistrzem realizowaliśmy odwiedziny chociażby w niektórych jednostkach. Byliśmy zapraszani na drobne uroczystości i pracownicy tych jednostek mówili nam później w kuluarach, że panowie, myśmy przez 20 lat czekaliśmy na takie obrazki, że burmistrz miasta wraz ze starostą powiatu kętrzyńskiego potrafią współpracować, potrafią ze sobą rozmawiać w atmosferze wzajemnego zaufania. Tego w Kętrzynie i w powiecie kętrzyńskim niestety przez ostatnie lata brakowało. Mam nadzieję, że nasze relacje osobiste przełożą się również na wymierne efekty dla miasta Kętrzyna i dla powiatu kętrzyńskiego. W obradach poprzedniego zarządu pojawił się pomysł likwidacji powiatowej biblioteki. Był pan wtedy stanowczo na nie. Krążyły też informacje o połączeniu powiatowego domu kultury z kętrzyńskim centrum kultury. Jednak do tych dwóch decyzji nie doszło. Jakie ma pan pomysły na te placówki? Dzisiaj mamy troszkę inną sytuację. Jeśli chodzi o właśnie zarząd powiatu i o burmistrza miasta Kętrzyna, ta relacja jest troszkę inna niż do tej pory to funkcjonowało. Ja wtedy podkreślałem, że biblioteka jest elementem kultury, taką sferą kulturalną, do której czasami należy dopłacać. To są zadania, które nie przynoszą wprost korzyści, dochodów dla danego samorządu. One są ponad to, dlatego uważam, że powiatowa biblioteka publiczna powinna być nadal zarządzana przez powiat. W jakiej formule wszystkie jednostki kultury bądź sportu będą funkcjonowały w powiecie, to jest kwestia jeszcze głębszej takiej analizy. Ja nie wykluczam również współpracy z miastem w tym zakresie, ale co stanowczo chcę podkreślić, na pewno to nie będzie ze stratą ani dla czytelników, ani dla osób, które korzystają z tej sfery kulturalnej w mieście i powiecie, ani dla pracowników, którzy dzisiaj prowadzą te jednostki. A jeśli chodzi o powiatowy dom kultury, potrzebne są nam dwa domy kultury, szczerze mówiąc, w Kętrzynie? Powiatowy dom kultury na pewno powinien zmienić zakres i sferę swojej działalności. Na ten temat będę rozmawiał w najbliższych dniach z panią dyrektor. Uważam, że tam powinno się dziać troszkę więcej niż do tej pory, ale o tych niuansach nie chciałbym teraz publicznie opowiadać. Czy ma pan jeszcze jakieś może inne pomysły na pozostałe placówki w powiecie? Na pewno, jeśli chodzi o reorganizację zadań oświatowych, włączenie się również w takie trendy ogólnokrajowe, żeby wspierać szkolnictwo zawodowe. Tutaj w tej sferze oświatowej będziemy mieli wiele obowiązków do spełnienia. Pozostałe jednostki, chociażby jeśli chodzi o pomoc społeczną, uważam, że w powiecie funkcjonują wzorcowo, na przykład Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie bądź Dom Pomocy Społecznej. Są to te jednostki,
jednostki, które tą sferą się zajmują. Mam też nowe pomysły, jeśli chodzi o funkcjonowanie Powiatowego Centrum Sportu. I to jest dzisiaj kończy się remont szatni na naszym basenie przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym. Szatnie uzyskają trochę nowy wizerunek, poprawiony na pewno lepszy. I myślę, że wykorzystanie tej infrastruktury sportowej, zarówno boisk przy szkołach powiatowych, tych orlików, jak i basenu, musi zostać przeorganizowane. Panie starosto, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję pani, dziękuję państwu. Dziękuję również państwu za uwagę. To był program Na Gorąco, a naszym gościem był Michał Kochanowski, nowy starosta powiatu kętrzyńskiego. Dziękuję, do zobaczenia.